Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Wyż nad wschodnią częścią kontynentu. Warunki pogody nad Polską kształtować będą niże z frontami. Napłynie do nas cieplejsza, wilgotna i chwiejna masa powietrza. Dziś w Europie pogodnie w rejonie Adriatyku. Nad pozostałym obszarem dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Najchłodniej w Londynie 13 stopni, najcieplej w Rzymie i Madrycie 26. Teraz spójrzmy na mapę Polski. Pochmurno na zachodzie, południu, wschodzie i północnym wschodzie. W tych regionach może również padać deszcz. Nad pozostałym obszarem ciepło i słonecznie. Na termometrach od 16 stopni w Gdańsku do 21 w zachodniej połowie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie i wyniesie 999 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.